Wiecie co, kwestia finansów jest taką dość ciekawą rzeczą. Powiem wam tak, łatwo jest dawać pieniądze, jak się ma pieniądze. Ja w swoim życiu tych pieniędzy nie miałem. I wiecie co, to się tak prosto mówi, daj... Słowo Boże, zresztą Jezus mówił o wdowie, która dała jeden grosz i Jezus powiedział, że ona dała wszystko, co miała, że to było więcej niż po prostu wszyscy inni. Powiem wam tak, ja po nawróceniu to byłem złodziejem. Dlatego, że Bóg powiedział wyraźnie, dajcie dziesiątą część, którą zarobicie w jakikolwiek sposób i oddajcie to mnie. Czyli ja wiedziałem już wtedy, że dziesiąta część tych pieniędzy nie należy do mnie. Ja sobie bardzo ceniłem, wiecie, to, że Artur nigdy mi nie powiedział w ogóle nic o finansach. Ja jak się nawróciłem, on mi nigdy nic nie mówił, że mam dawać i tak dalej. Ja sam do tego dotarłem, że Bogu należy się chwała, ale Bogu należy się też kasa. On nie potrzebuje tej kasy, bo to wszystko i tak należy do Niego, ale ta kasa jest potrzebna, żeby Boże Królestwo się rozwijało. I wiecie co, ja byłem złodziejem. Dlaczego? Dlatego, że ja w swoim życiu robiłem mnóstwo sobie długów z moją żoną. I wiecie co, i nam wystarczało do pierwszego. I prosto jest dać, jak się nie ma z czego. Ale jak na przykład brakuje wam, żeby zamknąć miesiąc 500 i trzeba odłożyć dziesięcinę i dać pieniądze, to jest kicha. I wiecie co, i ja to funkcjonowałem przez pewien okres czasu, tak jak Artur mówił, że odłożyłem pieniądze i potem pożyczałem. I wiecie, to jest fajna sprawa, kiedy Bóg jest dobrym ojcem, on o takich rzeczach nie mówi. On ci nie przypomina, że znowu pożyczyłeś, a kiedy oddasz i tak dalej. To jest super sprawa. Ale wiecie co, to nie o to chodzi. Ja dopiero złapałem taką kwestię, że jak się złamałem w tym, nieważne czy ja miałem, żeby zamknąć miesiąc, czy nie miałem, jak ja zacząłem po prostu włożyć w Boże Królestwo, to zmieniła się moja realnie sytuacja finansowa. Po prostu to jest taka dziwna w ogóle zasada, że jeśli dajesz, to całe niebo się tego przekona, żeby się w swojej rzeczywistości wszystko pozmieniało. I ja zacząłem od tego, że zacząłem po prostu, nawet jak nie miałem, zacząłem dawać i tak mniej więcej po 3 miesiącach mój miesiąc się zaczął zamykać na zero. To są przedziwne rzeczy. Ja doświadczyłem wielu rzeczy tak naprawdę z Bogiem, łącznie z tym, że znajdowałem pieniądze, tak jak Artur kiedyś opowiadał, ja znajdowałem pieniądze po prostu z otworem, kiedy nie miałem. Ale dlaczego? Bo chodziło o szczere serce. Naprawdę, kiedy złamiecie się, po prostu nie ważne, czy macie, czy nie macie, to jest nieistotne, przecież on wie, że nie macie. To naprawdę jest dobry Bóg. To jest, kurczę, tak mała rzecz. I ja wiem, że w tym byłem złodziejem. Dlaczego? Bo ja tam kombinowałem. Tu nie ma na co kombinować. Nie kombinujcie z kasą. Dawajcie ile możecie. Naprawdę. Walcie po prostu kasę w królestwo. Dlaczego? To nie działa z automatu. Tak, jakiś tak myślałem, że i więcej da, to wtedy Bóg mi odda w ogóle i takie historie sobie gdzieś tam w głowie roiłem. To nie tak działa. Po prostu to jest dobry ojciec. Naprawdę. To jest dobry ojciec i on wam zawsze pomoże. Najpierw zaczniecie zamykać miesiąc, a potem zaczniecie po prostu wasze finanse naprawdę diametralnie po prostu w górę. I nie bójcie się tego, że tego miesiąca nie zamkniecie. Nie bójcie się. Jeśli nie macie kasy, dawajcie tyle, ile możecie, nie? Naprawdę. Warto, bo wasze realnie życie się zmieni. Ja kombinowałem z kasą i czułem się z tym źle, że kombinowałem. Dlatego ja przyszedłem kiedyś do Boga i powiedziałem, Boże, ja nie chcę się czuć źle. Mówię, to dawaj więcej. Nie będziesz czuł źle z tym. I zacząłem dawać więcej, mimo że nie miałem, mimo że nie zamkałem miesiąca, ale dawałem. I powiem wam tak. Zaczęły mi się potem rodzić marzenia. Takie marzenia finansowe, które chciałbym zrobić. Nie będę mówił, bo to nie czas na to, ale jak zaczynasz walić to królestwo, zaczyna ci się w głowie zmieniać rzeczywistość, co jest potrzebne. Zaczynasz widzieć potrzeby na przykład w kościele. Co kupić, co dorzucić. I nie to, żeby ktoś ci potem poklepał po plecach i powiedział, dobrze, dałeś. To w ogóle nie o to chodzi, to chodzi o serce. Naprawdę. Wtedy widać, że jesteś tym sługą tutaj. Tu, i ja się tu czuję, powiem tak, ja już się nie czuję jak sługa, ja się czuję tak jak domownik. Mnie wkurzają rzeczy takie, że na przykład papier gdzieś tam leży, ja to zbieram. Dlaczego? Bo ja zacząłem od małych rzeczy, przestałem kombinować z kasą. To mi się wtedy głowa wyprostowała. To jest co tak. Dobra.